Cześć wszystkim. Dzisiaj spotykamy się na bardzo, bardzo praktycznym webinarze o pozycjonowaniu. Jest z nami Marcin Kamiński, właściciel agencji SEO Top Online z Wrocławia, który właśnie jest takim typowym praktykiem w tej dziedzinie. Jest z nią związany już od ponad 10 lat, a najważniejsze dla nas, słuchaczy, będzie to, że wszystkie te rozwiązania, które Marcin dzisiaj pokaże nam dzisiaj zostały przeprowadzone przez niego na własnej skórze. Dlatego wydaje mi się, że czeka nas dużo wiedzy i inspiracji. Możecie też wyciągnąć notesy jak najbardziej. Ja nazywam się Adrianna Szałańska i dzisiaj będę moderować nasze spotkanie. Na bieżąco będę starała się Wam wrzucać linki tutaj do czata, spisywać wasze pytania. Na które Marcin też odpowie po prezentacji. Z takich technicznych aspektów ten webinar jest już nagrywany. Będzie dostępny dla Was w Waszych skrzynkach mailowych, no, jakoś kilka dni po webinarze, a potem na, też na naszym kanale na YouTube, na którym są wszystkie nasze webinary. Więc tak, no, nie przedłużając, witam ciebie, Marcin, i zostawiam Cię z naszą publicznością. Zapraszam Was do wiedzy i inspiracji, mówiących przez Marcina. Halo, halo, cześć Wam. Powiedzcie, czy mnie słychać też dobrze? W sumie napiszcie. Ok. Dobra. Słuchajcie, ja się nazywam Marcin Kamiński, jestem współwłaścicielem agencji SEO, top online. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć troszkę o moich sklepach internetowych, i w szczególności o tym, jak je pozycjonowaliśmy. Oprócz Top online od dwóch tygodni jestem też współwłaścicielem serwisu e komercyjniepl Jest to taki świeży temat, i jest. Ten serwis będzie niedługo rozbudowany. Więc zapraszam Was do śledzenia mnie na LinkedInie czy na innych kanałach, bo niedługo będę informował o tym, o tym serwisie, który de facto jest skierowany też, też głównie w sumie do Was, czyli do właścicieli sklepów internetowych. Oprócz tego prowadziłem też kilka sklepów internetowych. Dzisiaj opowiemy sobie głównie o tych pierwszych dwóch, czyli o skarpetki sklep oraz modne donice. Prowadziłem też haribi.pl Tutaj na samym początku Chciałbym nadmienić Że wszystkie te sklepy Już nie są moje Zostały sprzedane A, a druga kwestia, bardzo ważna To jest fakt, że W tym momencie te sklepy są Przenoszone na, z shoplo na shopera Wiecie jaka tam jest Zadymana Na shoplo i na shoperze w tym momencie Więc ja wam za chwilkę też udostępnia taki specjalny link, żebyście mogli zobaczyć jak ten sklep w szczególności skarpetki sklepel wyglądał wtedy kiedy ja go prowadziłem, czyli jeszcze niedawno, bo, bo te sklepy pierwsze dwa zostały sprzedane w tym roku na początku tego roku, a Bipel zostało sprzedane w 2018 roku bodajże, o ile o ile mnie pamięć nie myli. Na samym początku chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście zadawali pytania na czacie. Tutaj Ada będzie nadzorowała te pytania i będzie je notowała, a ja na sam koniec postaram się odpowiedzieć na kilka czy kilkanaście z nich. A jeżeli będzie ich więcej, no to, to z chęcią albo opublikuję artykuł na ten temat, czyli odpowiem Wam w formie pisemnej, albo po prostu nagram dodatkowy filmik i w ten sposób będziemy mogli. Odpowiedzieć na, na dodatkowe pytania. Żeby nie przedłużać, możemy w sumie przejść do statystyk sprzedażowych pierwszego ze sklepów, który, o którym wspominałem, czyli skarpetki sklepel Te statystyki są bardzo ważne w kontekście późniejszych slajdów oraz oraz tego oraz w sumie tych sposobów, praktycznych sposobów powiększania widoczności serwisu w wyszukiwarce Google, o którym będę Wam zaraz wspominał. Na, w dolnej części ekranu teraz widzicie właśnie adres do mojego sklepu, w sensie zobaczycie dzięki temu wygląd sklepu i możecie go sobie gdzieś tam na, na bieżąco śledzić, podglądać albo po prostu przeanalizować sobie po naszym webinarze. Myślę, że on będzie przez kilka dni jeszcze po webinarze dostępny. Hasło to jest Skarpetki 321. Jeżeli wszyscy zanotowali, no to ok. A jak nie, no to Ada, mam jeszcze tutaj wklei adres na czacie. Słuchajcie, Skarpetki Sklepel zostało założone w 2017 roku, pod koniec, bo w listopadzie, bodajże kilka dni przed Black Friday. Więc niedługo w sumie mamy rocznicę. Niemniej jednak statystyki zacznę pokazywać od 2018 roku, no bo jest to po prostu pełny rok kalendarzowy i myślę, że będzie łatwiej nam się tutaj tym posługiwać. Więc w 2018 roku też zaczęliśmy pozycjonowanie tego serwisu gdzieś około marca powiedzmy może lutego i jak widać na, na wykresie oczywiście wykresy są realne z Google Analytics. Tych, tych serwisów. I jak widać, właśnie na załączonym wykresie, listopad i grudzień to jest 70% praktycznie, jak nie 80% całego przychodu w tych sklepach, czyli po prostu sklep bardzo mocno sezonowy. Towar posiadaliśmy na magazynie, nie był to dropshipping, natomiast Modne Donice to jest sklep oparty typowo na dropshipping, więc mamy dwa bardzo różne, zróżnicowane sklepy internetowe ale o modnych donicach, statystyki z modnych donic Wam jako bonus zaprezentuję na samym końcu. Na początku skupimy się na skarpetkach, więc jak dobrze widzicie 5000 zamówień w pierwszy rok, 2,26 to jest współczynnik konwersji, czyli całkiem przyzwoicie i 449 tysięcy przychodu. Mówimy tutaj o przychodzie tylko i wyłącznie z... z no, na sklepie internetowym, czyli bez Allegro, bez jakichś innych market i bez no taki czysty przyjód, czyli bez jeszcze zamówień telefonicznych, bo też takowe były i czasami były to hurtowe, czyli duże zamówienia, ale dzisiaj tak naprawdę chcemy się skupić na na, no, na sklepie internetowym i promocji, w szczególności w wyszukiwarkach, więc w 2018 roku bardzo ważne tutaj do zapamiętania jest to, że z organik Searcha, Ja sobie tu może włączę jakiś wskaźnik. Spróbuję, przynajmniej. Czy widać mój wskaźnik? Czyli zwracamy uwagę na, na to, że 40%. Y odwiedzin było z organic searcha, czyli po prostu z wyników organicznych, czyli tak naprawdę z pozycjonowania sklepu. 27% natomiast było z paid search, czyli z Google Adsów. No i jeszcze w social 12%, czyli tak naprawdę tam dopiero zaczynaliśmy działać w socialach, ale te cyfry warto po prostu zapamiętać na chwilę obecną, czyli 40% z Google'a, 27% z Aców. W 2019 roku było już praktycznie dwa razy więcej zamówień, czyli 8600 zamówień. Współczynnik konwersji też troszkę nam urósł, 256. No i prawie 800 tysięcy przychodu co jak na drugi rok istnienia sklepu w bardzo, bardzo niszowej branży to jest dobry wynik niszowa branża, no bo tam były sprzedawane praktycznie tylko i wyłącznie kolorowe skarpetki, a w szczególności chyba z 90% oferty stanowiły dwie różne skarpetki w roku 2018 no to była to bardzo no bardzo duża nisza mało kto chodził jeszcze w takich dwóch różnych skarpetkach, dzisiaj to jest norma więc tu jeszcze Możemy sobie zerknąć na, znowu na organic search i było już dużo więcej, bo 54%, czyli o 15% powiedzmy więcej z SEO. No i paid search, czyli Google Adsy stanowiły około 24% może nie przychodu, ale po prostu wejść, organicz, wejść na sklep internetowy. No i social praktycznie... Poniżej 8% na pewno, bo tutaj nawet nie mamy zaznaczone bardzo mało. Bo to było w sumie dziwne, bo wtedy dużo działaliśmy w socialach. I pamiętam, że wydaliśmy na Google Ads tylko w te dwa miesiące, czyli listopad i grudzień, aż 70 tysięcy złotych netto, więc dosyć sporo. To też nam właśnie podbiło te statystyki przychodów. No, i więc warto zapamiętać te kilka, kilka statystyk, w szczególności ten diagram kołowy, bo zaraz przejdziemy do najciekawszego roku, właśnie o nim mowa, czyli 2020. Wszyscy dobrze wiemy, że był to, był to rok pandemiczny, był to rok wielu problemów, nie tylko w sklepach internetowych. Niektóre branże zyskiwały, niektóre stały w miejscu, niektóre mocno traciły. My jako że. Naszym głównym źródłem dochodu było, było prowadzenie agencji SEO. Skupiliśmy się, postanowiliśmy, że skupimy się wyłącznie, tylko i wyłącznie na, na prowadzeniu agencji SEO i musimy tam poświęcić 100% swojego zaangażowania. Musieliśmy podjąć kilka trudnych decyzji, no i właśnie jedną z takich decyzji było, był fakt, że w 2020 roku wyłączyliśmy absolutnie. Się całkowicie ze sklepów internetowych, czyli nawet tam praktycznie nie zaglądaliśmy. Jedyne co robiliśmy, to pakowaliśmy. Właściwie to osoba z doskoku pakowała co drugi czy co trzeci dzień paczki i, i, i to wszystko. Więc bardzo trudne decyzje musieliśmy podjąć. Niemniej jednak też zapadła decyzja, że, że po prostu sprzedamy te sklepy, żeby się trochę odciążyć, no bo nie da się angażować w tyle jakichś rosnących projektów. Więc tak naprawdę już wtedy wiedzieliśmy, że sprzedamy te sklepy. Czekaliśmy tylko na zakończenie roku i, i było takie postanowienie, że na koniec roku będziemy ogłaszać te sklepy. De facto nawet ich nie ogłaszaliśmy, tylko wykonałem dwa telefony i dwa sklepy zostały sprzedane. Więc tak się fajnie też udało. Wracając jakby do, do tego 2020 roku, mamy tutaj 4900 zamówień, czyli znacznie, znacznie mniej. Współczynnik konwersji może jest troszkę większy, ale w tym przypadku on nie miał znaczenia. Wygenerowaliśmy ob, przychód na poziomie 410 tysięcy, czyli no prawie dwa razy mniej niż w roku poprzednim. Niemniej jednak, bardzo ciekawa rzecz to jest taka, że. że przechodzimy teraz sobie do kolejnego slajdu, do diagramu kołowego i już tutaj widzimy praktycznie 77% z, z, z Google'a odwiedzi. Z, z socialów nawet nie wiem ile, gdzieś około 8% z tego co tak patrzę na ten diagram, z paid search, czyli Google Ads, no praktycznie w ogóle, bo przestaliśmy w marcu inwestować absolutnie we wszystko, nawet tak szczerze mówiąc, nawet SEO przestaliśmy robić, więc myślę, że to jest taki jeden z nielicznych case'ów, który opowiada o tym, no bo nikt, nikt kto się utrzymuje ze sklepu internetowego, nie, nie, nie zrobi tak, że nagle wszystko rzuci, zamknie marketing i po prostu będzie sobie czekał, aż te zamówienia przyjdą albo nie przyjdą, a my tak de facto zrobiliśmy, więc może to być dla Was też bardzo ciekawy case. Co się stanie w momencie, kiedy odłączymy wszystkie kanały, kanały sprzedażowe? i tutaj co się wtedy stało no jeżeli odłączyliśmy Google Adsy no to, to nie zarabialiśmy na Google Adsach, jeżeli odłączyliśmy Sociale no to nie zarabialiśmy na Socialach jeżeli odłączyliśmy SEO no to jak widać nadal zarabialiśmy na SEO czyli inwestowanie w długofalowe metody promocji sklepu czyli w tym przypadku w SEO no tutaj w tym bardzo nam się opłaciło więc no, SEO jest po prostu taką fajną, długofalową metodą promocji sklepu. Tutaj chciałem Wam jeszcze zaprezentować konkretne pozycje na konkretne frazy. Pamiętam, że w, 2017, w 2018 roku, pod koniec. Czyli przed samymi świętami wskoczyła pierwsza pozycja na, fra na frazę skarpetki. To było dla nas w sumie lekkie zdziwienie, no bo nie pozycjonowaliśmy jakoś mocno pod tą frazę ten sklep, tylko bardziej takim głównym słowem kluczowym dla nas były kolorowe skarpetki i, i na, tą, na tą frazę głównie się pozycjonowaliśmy. Pozycjonowaliśmy się gdzieś od marca, czyli powiedzmy, że 7-8 miesięcy zajęło nam dotarcie większości tych fraz do top 10, a jak widać, większość była w top 3 nawet. Zaraz wam właśnie pokazuję wam to dlatego, że za chwilę będę mówił wam, jaką, jaką główną metodą pozycjonowania sklepu się posługiwaliśmy i nie było to wcale pozycjonowanie na konkretną frazę, tylko bardziej szeroko i bardziej chodziło nam o zwiększanie widoczności sklepu w Google. Te pozycje utrzymywały się do końca 2019 roku i dlatego tam były też bardzo fajne wyniki sprzedażowe. W 2020 roku nie inwestowaliśmy w ogóle, praktycznie nic nie robiliśmy, nawet SEO. Sklep po prostu sobie stał, sprzedawał, bo sprzedawał, ale sobie stał nic, nikt z nim nic nie robił, praktycznie. Nowe produkty też nie, raczej się nie pojawiały, więc ta, te pozycje mogły później gdzieś tam, później gdzieś tam uciekać. Spadać i teraz w sumie ciekawy, ciekawy, ciekawa sprawa. No, bo jak to możliwe, że sklep, który zawierał około 150 tam 200 powiedzmy produktów, był widoczny na ponad 1000 fraz w top 10, bo de facto ten sklep zaraz pokażę Wam wykres widoczności. Był widoczny na ponad 2000 fraz w top 50 i ponad 1000 fraz w top 10. Tu jest właśnie wykres, wykres, czyli widzimy, że w 2017 roku sklep powstał, w 2018 gdzieś zaczęliśmy go pozycjonować. Pod koniec 2018 roku już ta widoczność była w miarę sensowna, a w 2019 roku no to już był wystrzał widoczności sklepów Google. I jednym, jednym ze sposobów takim głównym sposobem jaki wykorzystywaliśmy podczas pozycjonowania tego sklepu, to były właśnie ukryte kategorie, o których chciałem wam troszkę więcej powiedzieć, i, i e, będzie się ten temat gdzieś tam później jeszcze przewijał, podczas kolejnych slajdów. E, I jest to właśnie jeden z najlepszych, najprostszych jednocześnie i najlepszych sposobów na zwiększanie widoczności, e, widoczności sklepu internetowego. Zaraz wam troszkę o tym opowiem, czyli pierwsza rzecz bardzo ważna, w sumie najważniejsza to jest to, że ukryte kategorie są ukryte po prostu i na screenie, na załączonym screenie, czy na jak będziecie sobie na ten sklep, old myślnik to też sobie zobaczycie, że w menu górnym jest no, są wyświetlone tylko takie główne kategorie. Z myślą głównie o użytkowniku, który trafia na stronę główną. I jest po prostu w stanie gdzieś tam przejść sobie do, do takich kategorii głównych. Natomiast te ukryte kategorie, które są na sklepie ze skarpetkami, ich tutaj nie widać, ale zaraz je Wam zademonstruję. Na, wyobraźcie sobie, że teraz tak, widzieliście na, na screenie kilka, dosłownie nie wiem, może z 10-15 kategorii głównych. Natomiast tak naprawdę na sklepy ze skarpetkami jest ich na chwilę obecną 127. Tutaj pokazuję screen z mapy, z sitemapy i na, możecie sobie zresztą każdy sklep sprawdzić pod tym kątem, czyli wpisujecie po domenie... Slash sitemap.xml i dzięki temu możecie, nie wiem, Control F, wpisujecie kategoria i widzicie, ile mniej więcej jest kategorii stworzonych na danym sklepie. No, na skarpetkach jest ich 127, czyli około powiedzmy, nie wiem, 110 kategorii, czy tam 100 kategorii, powiedzmy, jest ukrytych i jest stworzonych tylko i wyłącznie pod, pod zwiększanie ruchu. Tak wyglądają w wyszukiwarce, czyli widzimy, tutaj mamy skarpetki kawa, skarpetki damskie, skarpetki asymetryczne, czyli jak sobie wpiszecie pewnie teraz w wyszukiwarkę Google skarpetki asymetryczne, czy tam asymetryczne skarpetki, no to, no to skarpetki sklep pewnie będzie na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu. Skarpetki bambusowe pewnie podobnie. Oczywiście na sklepie normalnie ich nie widać, użytkownik nie widzi, w menu górnym tego, w, w, ale tutaj mamy jeszcze taką jedną ciekawostkę, o której Wam w sumie opowiem. Black Friday. Co to jest ta kategoria Black Friday? To jest w sumie taki test, który zrobiliśmy. Test polegał na tym, że Black Friday to jest literówka, a my wypatrzyliśmy, że jest ona bardzo często wyszukiwana, wyszukiwaną frazą. I dosłownie 368 tysięcy razy została wyszukana tylko 20 listopada 2020 roku. Nie wiem ile będzie w tym roku, ale my zrobiliśmy taki teścik, zrobiliśmy po prostu w ciągu 5 minut ukrytą kategorię. Nazwaliśmy ją Black Friday i dodaliśmy tam krótki opis, i na, i na tym zakończyliśmy nasze działania. I chcieliśmy zobaczyć, czy, czy nasz sklep pojawi się w w wynikach wyszukiwania w top 10 i o dziwo, możecie mi wierzyć lub nie, ale kilka dni temu jak robiłem tą prezentację, to w sumie się zdziwiliśmy, bo długo, długo tego nie sprawdzaliśmy, ale ten sklep skarpetki był na piątym 6 miejscu, więc dla mnie to też było mega zdziwienie, bo po w sumie krótkim czasie wskoczyło to na 5-6 miejsce. Teraz jak dzisiaj sprawdzałem, to niestety nie ma tego sklepu w top 10. Myślę, że to jest spowodowane tym, że Google jest po prostu coraz mądrzejszy i już zbliżający się dzień Black Friday spowodował, że Google rozpoznaje literówki i podpowiada już, wyświetla te wyniki zamiast z Black Friday to z Black Friday. Ale jak, jak wpiszecie sobie w cudzysłowiu Black Friday, no to zobaczycie, że sklep skarpetki jest widoczny. A tutaj, tak, też by the way, to nie musimy pisać nie wiadomo jak poważnych opisów kategorii. Ważne, że tutaj mam taki przykład, właśnie, pewnie go już część z Was przeczytała. Więc nie musimy zawsze pisać bardzo poważnie. Mogą to być też komunikaty czy opisy z humorem, że jak już ktoś to przeczyta, nie tylko takie pod SEO, tylko jak już ktoś to przeczyta, no to też się czasami po prostu potrafi uśmiechnąć. Dużo lepszymi przykładami takich ukrytych kategorii to są na przykład śmieszne skarpetki, skarpetki w kropki, skarpetki w paski. Zauważcie, ile jest średnio wyszukań miesięcznie tych fraz. Tych słów kluczowych. Śmieszne skarpetki to jest aż 5000 wyszukań średnio miesięcznie, skarpetki w kropki 190, skarpetki w paski 330, skarpetki niedopary 2400. No i tak, jeżeli sobie teraz przekalkulujecie, że na przykład średnia wyszukań z tego to jest powiedzmy 500, i weźmiecie pod uwagę to, że sklep jest, ma zrobionych 100 takich kategorii ukrytych, na takie konkretne, i, i, i te podstrony są zoptymalizowane pod konkretne słowa kluczowe. No to robi się z tego bardzo duża skala i bardzo dużo potencjalnych wejść na stronę. Więc wiadomym tutaj jest, że dobór fraz może być kluczowym. Czyli nie namawiam Was absolutnie do tego, żebyście teraz usiedli do swoich sklepów i zrobili. 200-300, czy jak najwięcej tych ukrytych kategorii broń Boże. Wręcz przeciwnie, zastanówcie się najpierw nad frazami, na które może wasz sklep być pozycjonowany i w szczególności po prostu przeanalizujcie swoją ofertę, ale o tym jeszcze za chwilkę wspomnę. Dużo, dużo osób, jak, jak mówię o tym, że, że trzeba by było założyć jakieś dodatkowe kategorie, w szczególności, jak mówię, że one mają być ukryte, niewidoczne na serwisie, to dużo osób od razu ma, taki, ma takie spostrzeżenie, że, że one nie będą użyteczne. Co z użytecznością mojego sklepu? Jak zrobię 100 kategorii, po co mi 100 kategorii? Przecież one będą nieużyteczne. No, właśnie wręcz przeciwnie. I tutaj posłużę się też innym przykładem, bo tutaj oczywiście nie chodzi o przechodzenie z zakładki na zakładkę na naszym sklepie internetowym, tylko głównym celem tego jest pozyskanie ruchu na naszą stronę internetową, czy też sklep internetowy. Więc tutaj posłużę się też takim przykładem, że jeżeli, w, jeżeli, ja jestem z Wrocławia, Oława jest bardzo blisko Wrocławia, jest to takie mała, mała miejscowość, więc jeżeli mi się zepsuje samochód w Oławie, no to co robię? Pewnie wchodzę w wyszukiwarkę i wpisuję holowanie samochodów Oława. I teraz mam dwie możliwości. Albo pierwszym wynikiem będzie strona, która będzie miała duży tytuł, powiedzmy: Holujemy samochody w Oławie i numer telefonu. A albo w drugą stronę, czyli będzie holowanie samochodów we Wrocławiu i numer telefonu. I teraz, która z tych stron będzie bardziej użyteczna. No wiadomo, że ta, która ma od razu komunikat wyświetlony, holowanie samochodu w Oławie, no bo jestem w Oławie, no to chcę scholować samochód w Oławie i nawet się nie muszę zastanawiać, tylko po prostu dzwonię i wiem, że mi scholują ten samochód w Oławie, tak. Jeżeli by to był Wrocław, no to bym musiał dopytywać. Podobnie jest ze sklepami internetowymi, czyli jeżeli wejdziemy sobie, zrobimy sobie ukrytą kategorię, przykładowo kolorowe skarpetki w czerwone kropki, no i ktoś bardzo pilnie potrzebuje kolorowych skarpetek w czerwone kropki, no to wpisuje w wyszukiwarkę co? No właśnie nie skarpetki, tylko kolorowe skarpetki w czerwone kropki. Jeżeli wejdzie na naszą stronę i zobaczy, że... Pierwszymi produktami na tej stronie są kolorowe skarpetki w czerwone kropki. No to użyteczność tej kategorii wzrasta. Więc jest jak najbardziej mylne to spostrzeżenie, że te strony są, te podstrony, czyli te kategorie są mało użyteczne. Myślę, że są bardzo użyteczne. Wiadomo jest, że. Nie polega ten sposób, nie polega na tym, że robimy setki, bezmyślnie robimy setki kategorii czy podkategorii, i tak Polega to na tym, że oprócz zrobienia, oprócz doboru frazy, zrobienia tej kategorii, dodania do niej odpowiednich produktów, które pasują do, do, danej, do danej kategorii. No to musimy zadbać o kilka podstawowych elementów, ja tutaj obiecałem, że będę mówił tylko o praktyce, więc nie będę się tu mocno rozwodził o, o długościach meta title, o długościach meta description, zostawiam to, zostawiam to komuś innemu, ale też Wam podam taką ciekawostkę, że 70% sklepów, z którymi, tak około 70% sklepów, z którymi mam do czynienia, czy miałem do czynienia, no to nawet nie miała tych meta title i description uzupełnionych, więc samo ich uzupełnienie i rozpoczęcie za każdym razem od słowa kluczowego będzie na bardzo mocno na plus. Czyli podsumowując, uzupełniamy po dodaniu produktów uzupełniamy meta title, meta description, H1, H2. Zawsze staramy się zaczynać od tego słowa kluczowego, czyli jeżeli naszym słowem kluczowym będzie kolorowe skarpetki w czerwone kropki, no to właśnie zaczynamy od tego słowa i później kontynuujemy, dodajemy jakiś bardziej, że tak powiem, clickbaitowy fragment tekstu. Dodatkowo zachęcam do tego, żeby dodawać długi opis kategorii i go wyświetlić na dole, czyli pod listą produktów, a nie nad listą produktów, i żeby on był faktycznie długi i zawierał po prostu kilka razy powtórzoną tą frazę. Odpowiednie nazwy produktów też są mile widziane, bo wyobraźcie sobie, że już możecie to sobie też zobaczyć na, na, na sklepie ze skarpetkami na żywo nawet, jeżeli wejdziecie w kategorię, na przykład skarpetki no to produkt, ten sam produkt będzie się wyświetlał, jego nazwa będzie się wyświetlała jako skarpetki XYZ powiedzmy ale jeżeli wejdziecie sobie na, na kategorię przykładowo asymetryczne skarpetki no to ten sam produkt będzie miał nazwę asymetryczne skarpetki więc to jest też fajny taki taki przykład, że można zwiększyć użyteczność, a dodatkowo jeszcze nasycić bardzo mocno słowami kluczowymi no konkretną podstronę, jak sobie wejdziecie też, podglądniecie kod źródłowy kategorii kolorowe skarpetki na naszym sklepie no to zauważycie aha i wyszukacie sobie, czyli dacie ctrl f i wpiszecie kolorowe skarpetki to zauważycie, że ta fraza jest powtórzona aż 380 razy Oczywiście tutaj już przesada, aczkolwiek jest to w miarę naturalne, bo normalnie użytkownik tego nie widzi, ale jest to właśnie za pomocą dynamicznych nas produktów, czy też atrybutów alt i title odpowiednio dostosowane na bieżąco po prostu, czyli jak przeglądacie sklep, to, to te elementy się dostosowują, czyli po prostu podsumowując, nasycamy bardzo mocno słowem kluczowym daną podstronę. O tym jeszcze wspomnę, jak będę Wam pokazywał w sumie na żywo, kilka fajnych przykładów, już nie sklepu ze skarpetkami, ani modnymi donisami, tylko właśnie na największych sklepów, które wyświetlają się na, na frazy takie jak telewizory itd. i tak dalej. Zobaczymy, przyjrzymy sobie ich kategorie, jak one wyglądają, ale do tego za chwilkę dojdziemy. I właśnie teraz płynnie przechodzimy do takiego drugiego sposobu. Oczywiście to jest sposób bardziej zaawansowany i większość z Was bardzo możliwe, że nie będzie w stanie tego bez programisty, czy bez ingerencji platformy, na które macie sklepy internetowe, nie będzie w stanie tego, tego wykonać. Niemniej jednak od razu podaje alternatywny sposób, można się posłużyć tagami, czyli jeżeli o co chodzi z tą wyszukiwarką, chodzi o automatyczne indeksowanie zapytań z wyszukiwarki i najlepszym tego przykładem, żeby wam zobrazować, to jest to jest Allegro Allegro i Empik. Te serwisy indeksują wyniki wyszukiwania, czyli de facto można by stwierdzić najprawdopodobniej to, co wpisujemy wyszukując czegoś na Allegro. To wszystko jest dodawane do sitemapy i indeksowane przez roboty wyszukiwarek, takich jak Google. Dzięki temu, tutaj Wam już pokażę kilka statystyk, dzięki temu widoczność Allegro jest na na nieziemskim poziomie, bo Allegro ma 12 milionów raz w top 50 i 6,5 miliona raz w top 10. No myślę, że tutaj długo, długo nikt ich nie dogoni. Może Amazon spróbuje, ale na razie jest bardzo daleko. Podobnie wygląda widoczność Empiku, 4,5 miliona fraz w top 10 i 1,5 milion 400 fraz w top 10, no są to olbrzymie cyfry, więc jak sobie przemnożymy przykładowo nie wiem, przez nawet średnią ilość wyszukań 100 czy 200 czy 300 no to, to są ogromne ilości użytkowników. I te właśnie dwa serwisy wykorzystują indeksowanie w wyników wyszukiwarki. Empik się skupia bardziej na książkach, autorach, a Allegro znowu na wszystkim. Takim troszkę negatywnym przykładem jest tutaj Merlin, który jest jako taką konkurencją do Empiku i ma tych Fraz Stop 10 tylko 200 tysięcy. No tylko, bo jak widzimy ile ma Empik, no to jest tego dużo mniej, a myślę, że gdyby wykorzystał te sposoby te sposoby, które wykorzystuje Empik czy Allegro, no to widoczność w wyszukiwarce by znacząco wzrosła i tutaj dla, dla Cię, no taka ciekawostka, że Allegro ma zaindeksowanych stron z wyszukiwarki ponad 5 milionów i to nie jest, to nie są wszystkie podstrony zaindeksowane z serwisu Allegro, tylko to są podstrony z, zaindeksowane z wyszukiwarki. Na, na screenie widać, co wpisałem w Google. Wy też możecie sobie to, z, to zrobić i zobaczycie, jakie wyniki Wam wyskoczą. Niektóre są bardzo ciekawe. Czyli podsumowując, cokolwiek nie wpiszemy w Google. W Google Wyskoczy nam Allegro. My już jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do tego, przeglądając, wyszukując w wyszukiwarce, że nawet już chyba nie zwracamy uwagi na to, bo wiemy, że zawsze jednym z pierwszych wyników będzie, będzie Allegro. Nawet jak wpiszecie sobie frazę cokolwiek, to Allegro jest ósme albo dziewiąte. Możecie nawet sobie teraz pisać, zobaczyć, że Allegro będzie ósme albo dziewiąte. Natomiast jak wpiszecie sobie cokolwiek, cokolwiek Allegro czy nie, nie, cokolwiek cena, no to, no to też sobie zobaczycie, że Allegro będzie już pierwsza. Dlaczego? Ano dlatego, że w metatagu title i description mają cokolwiek myślnik niska cena Allegro, czyli dlatego też Was zachęcam do tego, żebyście, żebyście umieszczali w meta title i meta description te frazy, które o które chcecie zadbać, oczywiście. Allegro, Allegro robi to wszystko z automatu. Najprawdopodobniej z automatu. Podejrzewam, że to może funkcjonować tak, że jeżeli wpiszemy, 100 osób wpisze cokolwiek cena, czy tam cokolwiek w słowo cokolwiek w wyszukiwarkę na Allegro, no to, no to Allegro najprawdopodobniej zaindeksuje ten, ten wynik wyszukiwania. doda go po prostu do sitemapy te dwa sposoby, o których wam aha, jeszcze bardzo ważna kwestia, że zamiast indeksowania wyników z wyszukiwarki można wykorzystać tagi. Tagi są bardzo zapomniane w tym momencie, kiedyś bardzo dużo się wykorzystywało tagi do na przykład na WordPressie i tak dalej. Do tego, żeby, żeby zwiększać widoczność w tym momencie już większość zapomniała o tagach i praktycznie w ogóle nie wykorzystuje, więc potencjalnie sposób mógłby wyglądać następująco, że sprawdzacie sobie czy w Google Analyticsie, czy na waszej platformie, co jest najczęściej wyszukiwane na waszym serwisie i możecie po prostu dodać sobie do produktów dane tagi i wyświetlicie, w, na sklepie internetowym. My też kombinowaliśmy na, na sklepie ze skarpetkami. Możecie sobie zobaczyć, jak my, my kombinowaliśmy, bo my kombinowaliśmy też w taki sposób, bo na szoplot to nie było możliwe, że dodawaliśmy tagi, ale robiliśmy z tego, kierowaliśmy te tagi tak naprawdę na wyniki z wyszukiwarki. I w sumie za dużo tych podstron się. Nie zaindeksowało, ale niektóre są z całkiem sympatycznymi wynikami. Niemniej jednak to był taki test na, na skarpetkach. Bardziej tam dbaliśmy o dostosowywanie i budowę ukrytych kategorii. Tutaj chciałem Wam jeszcze powiedzieć o tym, że, że tymi dwoma sposobami można sobie jak najbardziej opanować rynek w wyszukiwarce. Jeżeli on jest niszowy, Allegro opanowało całą Polskę, Empik opanował autorów, książki i tak dalej. Ale jeżeli wy przykładowo sprzedajecie drewniane okulary czy kolorowe skarpetki, no to możecie postąpić tak jak i, i, i my i rozbudować bardzo mocno serwis, do czego Was bardzo mocno zachęcam, czyli dbanie o swój serwis, roz, dodawanie nowych kategorii, urozmaicanie ich i tak dalej. I w ten sposób możecie sobie. Z bardzo mocno zwiększyć widoczność, dużo bardziej niż Wasza konkurencja, bo zakładam, że 99% Waszej konkurencji na pewno takich rzeczy nie robi. Ma kilka, kilkanaście kategorii głównych i na tym poprzestaje. Natomiast, jak Wy dodacie sobie 20-50 kategorii, oczywiście odpowiednio je optymalizując, no to możecie sobie opanować cały ten rynek przykładowych drewnianych okularów, tak? Tutaj jest, pokazuję Wam bardzo ważny wykres odnośnie właśnie opanowania wyszukiwarek, czyli jeżeli, jeżeli sobie weźmiemy rok 2017, początek istnienia sklepu, widoczność bardzo niszowa. Zwróćcie uwagę na to, że sklepy, z którymi tutaj się porównuję, istniały bardzo długo już, czyli od wielu lat. Skarpetki wjechały w 2017 roku, w 2018 zaczęliśmy to mocno mocnie gdzieś tam pozycjonować oczywiście ten wykres to jest słowa w top 10 słowa ilość fraz które są zaindeksowane widoczne w Google w od 1 do 10 na pozycjach od 1 do 10 i w 2018 roku zaczęliśmy pozycjonować serwis już poszedł mocno do góry Dogoniliśmy konkurencję. Niemniej jednak to, co najważniejsze, działo się w 2019 roku. Bardzo duży wzrost, i zobaczcie, że no jest kil, kilka serwis skarpetki Sklep.pl. był um, kilka razy bardziej widoczny niż jakakolwiek konkurencja um, w naszej branży. Czyli na przykład nawet producenci, od których braliśmy, um, braliśmy skarpetki, czyli Men Mornings, czy Spock Sox. A tutaj taka inna konkurencja, kolorowe skarpetki, to był, to był sklep podobny do nas, czyli po prostu dystrybutor. Więc opanowaliśmy sobie po prostu wyszukiwarki, i te statystyki, które Wam pokazywałem prędzej, to potwierdzają. Czyli, że po prostu bardzo dużo odwiedzin mieliśmy z wyszukiwarki. Bardzo, pomimo tego, że, że nawet telefon mieliśmy wyłączony w 2020 roku, nic praktycznie nie robiliśmy w związku z marketingiem z przyczyn, które Wam podawałem prędzej to i tak sklep bardzo dużo sprzedawał i jak sobie podliczyliśmy zysk, bo, 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 bo mówiłem Wam o przychodach, ale jak podliczyliśmy sobie zysk, czyli nie wydaliśmy w 2020 roku 70 tysięcy na adwordsy, natomiast w 2019 roku tyle wydaliśmy, tak? No to, to zysk praktycznie był taki sam jak w 2019 roku, kiedy zrobiliśmy dużo większy obrót, więc rentowność z pozycjonowania nam się tutaj no, była bardzo, bardzo mocna, bardzo duża. Więc zachęcam Was do tego, żeby wykorzystać te dwa sposoby, o których opowiedziałem, opowiadam właściwie, żeby opanować sobie daną daną niszę, daną niszę i, i w ten sposób promować swój sklep internetowy. Bardzo ważne jest to, żeby urozmaicać swój sklep. Już wam o tym wspomniałem. I o co mi chodzi? Po pierwsze, o to, żeby się skupić na, na swoim sklepie, a nie wszystkim dookoła. Czyli zamiast gdzieś tam się skupiać na kupowaniu jakichś linków, w szczególności na Allegro i tak dalej, nie róbcie tego, tylko po prostu dbajcie o swój serwis. Rozwijajcie go, myślcie w jaki sposób go, zwiększyć jego użyteczność, zwiększyć jego, jego użyteczność strony głównej, przede wszystkim właśnie kategorii, bo kategorie się najlepiej indeksują. Ale również urozmaicajcie go pod względem wyszukiwarek. Czyli większość sklepów, zauważcie, że większość sklepów wygląda, wygląda tak, że, że wchodzimy sobie na jakąś kategorię i widzimy listę produktów. I, i nic poza tym. Więc dlaczego macie iść w tym samym kierunku? Może warto właśnie w jakiś sposób urozmaicić te, te sklepy. Mówię tutaj pod kątem wyszukiwarek, tak? Wykorzystać to, że, że wszyscy mają szablonowe sklepy, a wy możecie zrobić coś szablonowego. I teraz spróbuję się tu przełączyć na, na ekran. Dodatkowy ekran. Będę tutaj spoglądał box. Napiszcie tylko, czy, czy widać dobrze ten dodatkowy ekran, czy nie. OK, dzięki. Więc teraz, jak sobie wpiszemy w Google'a frazę telewizory, czyli bardzo ogólną frazę, będziemy mieli kilka kilka bardzo popularnych serwisów, czyli RTV, Euro AGD, Neonet oraz oczywiście to, co wam mówiłem prędzej, czyli Allegro. No i teraz przyjrzyjmy się tym tym Kategorią, bo de facto to są, to są kategorie na sklepie, czyli kategoria telewizory. I zauważcie, że, że nawet RTV Euro AGD urozmaica pod względem wyszukiwarek, sobie tą kategorię, dodając różne podkategorie, to po pierwsze, później wyświetlając listę produktów, ale co najważniejsze i co najciekawsze, zaraz zjedziemy sobie na sam dół. I mamy dodatkowe. Jakieś rekomendacje i tak dalej. Później długi tekst, jeszcze później jakieś dodatkowe teksty związane z blogiem pewnie, czyli jest to urozmaicone, ale RTV Euro AGD jeszcze nie zrobiło tego tak, jak zrobił to Neonet. Więc przyjrzyjmy się Neonet. Sytuacja jest bardzo zbliżona na początku, czyli mamy kilka podkategorii wyświetlonych. Czyli takie linkowanie wewnętrzne. Później mamy sporo, sporo produktów. Zjeżdżam na sam dół i tutaj się zaczyna bardzo ciekawa, bardzo ciekawy case. OK, jesteśmy tutaj. Mamy oprócz tego, że mamy, pokaż kolejne produkty. Mamy sporo tekstu. Ten tekst oczywiście można rozwijać sobie, czyli wszędzie zauważcie. Pojawia się fraza telewizor, telewizory. I, I co chwilę jakaś odmiana słowa telewizor. Oczywiście można rozwinąć, zobaczyć więcej tekstu, czyli cały czas. O, tu mamy na przykład wymienione jakieś Samsung, LG, Philips, czyli dodatkowe frazy. Dobra, przejdźmy dalej. Mamy eksperci Neonet radzą, czyli mamy. Zobaczcie, ile mamy też tekstów związanych z frazą telewizor. Można sobie to jeszcze przewijać, czyli jest to ukryte. Oczywiście, do ukrywania jakiegokolwiek tekstu was nie zachęcam, wręcz przeciwnie. Można śmiało, jakby to zrobić, nie ukrywając tekstu. Zresztą na skarpetkach też macie jakiś tam przykład, chociaż nie jest to tak rozbudowane jak na tych, na tych kategoriach, które widzimy teraz. Ale teraz najciekawsze: patrzcie, tutaj jest taki magiczny przycisk, czytaj więcej. Teraz mamy tutaj wyświetlone jedno zdanie, oczywiście, w którym jest też fraza główna tutaj też, telewizory. I teraz czytaj więcej i mam się pojawia mega, mega tekst, który jest bardzo mocno nasycony słowami kluczowymi. i Tekst jest ukryty. Niestety, no jest to taka praktyka, do której oczywiście was nie namawiam, czyli nie ukrywamy tekstu o, o tyle, o ile Neonet pewnie i inne tego typu serwisy spore. No się od tego wymigają, no to, no to wasz, wasz sklep, czy mój sklep na pewno mógłby mieć z tego tytułu jakieś problemy i na pewno z Googlem raczej sobie tutaj na ten temat nie podyskutujemy, więc nie, nie namawiam do ukrywania, ale namawiam do pisania dosyć długich tekstów. I podobnie jest na serwisie Allegro. Mamy tutaj oczywiście sporo sporo produktów. Ale na końcu też rekomendacje dla Ciebie. Nie możesz się zdecydować, i tutaj podpowiedzi, czytaj więcej i tak dalej. Mamy powiązane kategorie, czyli linkowanie wewnętrzne i znowu co? I ściana tekstu, tak? Czyli Allegro też dba o to, żeby urozmaicać swoją stronę pod względem wyszukiwarek nie tylko pod względem użyteczności serwisu, ale pod listą produktów jak najbardziej można dodać. Troszkę tekstu. No, jest to akurat jest to akurat w tym momencie niezbędne, żeby, żeby jak najwięcej fraz używać w opisie kategorii. Wracamy tutaj do mojej prezentacji. I idźmy sobie dalej, czyli mamy już jakby temat tego urozmaicania sklepu. I teraz jeszcze pod koniec obiecałem Wam kilka statystyk z modnych donic, czyli o co mi chodzi. Chciałbym, żeby, żeby bo nie, nie, niekiedy jest tak, że na jednym sklepie jest statystyki są takie, ilość odwiedzin jest taka, na innym jest, może być całkiem, całkiem inaczej. No to teraz czy... Czy to jest przypadek? No, to ja Wam pokażę, że to nie jest przypadek, czyli że te ukryte kategorie działają i, i mógłbym Wam pokazywać mnóstwo caseów naszych klientów, w których też to zastosowaliśmy. To działa. Niemniej jednak tam nie mogę Wam pokazać statystyk. A na modnych donicach, jako że byłem właścicielem tego sklepu i mam takie uprawnienia, mogę Wam pokazać kilka ciekawych statystyk. Oczywiście, też tutaj, zanim przejdę do kolejnego slajdu, wspomnę, że Modne Donice to jest sklep na dropshippingu. Wiele osób, wielu specjalistów twierdzi, że nie da się wypozycjonować sklepu na dropshippingu, bo ma zdublowane produkty. No i wiadomym jest, że ja, ja się zgadzam z tym, że nie można takiego sklepu praktycznie wypozycjonować, jeżeli jest skopiowana oferta, ale jakoś Modne Donice. Dało się wypozycjonować, ale to też między innymi przez to, że nie kopiowaliśmy oferty jeden do jednego, tylko zainwestowaliśmy na przykład w unikalne opisy produktów, unikalne opisy kategorii itd. i nie dodawaliśmy absolutnie wszystkich produktów na sklep, tylko jakąś tam część. Czyli jeżeli ktoś ma sklep na dropshippingu, to niech nie robi importera i niech nie importuje 100 produktów, znaczy 100% produktów bezmyślnie, tylko niech sobie zadba o na przykład, zaimportuje 20% z tych, z tych produktów, i niech zadba o, o unikalność opisu produktu, o unikalne zdjęcie być może. Wiadomo, to jest ciężkie, no ale jeżeli chcemy być widoczni w wyszukiwarkach, no to musimy zadbać o to, żeby nasz serwis zawierał unikalny content. Więc jak najbardziej sklep na dropshippingu da się wypozycjonować, jest to dużo trudniejsze, bo bardzo często nie ma tam unikalnego contentu. Więc tak, donice ogrodowe VSEO. Rok 2018. 723 zamówienia, 0,75 współczynnik konwersji bardzo niski, ale to wynikało z innych przyczyn, z przyczyny takiej, że tam było bardzo drogie produkty były i większość ludzi dzwoniła przed zakupem, pojawiały się nawet zakupy na kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale to były zakupy przede wszystkim telefoniczne. Więc jak my w 2020 roku wyłączyliśmy telefon, no to wiadomo że takich zamówień już nie mieliśmy, więc ten współczynnik konwersji też wtedy spadł. W 2018 roku 548 tysięcy przychodu na tym sklepie i diagram kołowy: 45% ruchu z SEO, 20, 37% z PayPal, czyli z tak naprawdę Google Ads. Socialów tam nie było wcale. I 2020 rok. Bardzo ciekawy, czyli wtedy, kiedy ze wszystkiego zrezygnowaliśmy, jeżeli chodzi o sklepy internetowe i, i skupiliśmy się głównie na agencji SEO. Był bardzo też ciekawy na, na, na modnych Donicach, bo wcale tak dużo mniej przychodu nie było. Wcale tak dużo mniej zamówień też nie było. Współczynnik konwersji zmalał, no ale tak jak Wam tłumaczyłem. To przez drogi produkt, po prostu, i przez to, że nie odbieraliśmy w ogóle telefonów, a odpisywaliśmy na maile też dwa czy trzy razy w tygodniu. Tylko. Więc tutaj, przechodząc jeszcze do tego naszego ulubionego diagramu kołowego, prawie 80% z SEO, czyli znowu, wywaliliśmy paid search, czyli Google, nie reklamowaliśmy praktycznie sklepu w Google Ads, czyli Rezygnujesz z Google Ads, nie masz zakupów na sklepie. Rezygnujesz z SEO, nadal 80% jakby w, y, ludzi wchodzi y, dzięki SEO, więc jakby opłaca się, że tak powiem. Długofalowe y, zachęcam wszystkich, y, sam też stosuję taką metodę, że inwestujemy y, staramy się inwestować tylko i wyłącznie w takie długofalowe metody marketingowe y, metody promocji sklepu internetowego. Na chwilę obecną nie mamy już żadnego sklepu internetowego. Teraz troszkę się przymierzamy do, do wejścia Shopify na rynek polski, więc możliwe, że jakiś testowy sklepik założymy, ale to bardziej nie po to, żeby sprzedawać, tylko bardziej, żeby przygotować się do pozycjonowania naszych klientów, którzy coraz częściej pytają o tę platformę Shopify. Tak wygląda widoczność, wracając jakby do naszej prezentacji. Tak wygląda widoczność sklepu modne donice w wyszukiwarce, czyli cały czas rosła. Teraz ten sklep jest w, w dobrych rękach. Nowi właściciele też dbają o poszerzanie oferty, dlatego też ta widoczność będzie rosła. A my nadal jakby zajmujemy się pozycjonowaniem tego sklepu. Dlatego myślimy, że ta widoczność będzie cały czas rosła i na pewno w najbliższym czasie stworzymy też sporo dodatkowych, może i mocno ukrytych kategorii. Także z mojej strony, jakby do prezentacji, do tej części byłoby tyle. Jeszcze chciałbym nadmienić, żebyście śmiało po pierwsze dodawali mnie na LinkedInie, jeżeli, jeżeli korzystacie z tego, z tego medium. Możecie śmiało dodawać mnie na Linkedinie, z chęcią odpowiem, podpowiem, więc jak macie jakiekolwiek pytania, w szczególności jeżeli chodzi o taką praktyczną część pozycjonowania sklepu internetowego, no to z chęcią się podzielam, z chęcią odpowiem na, na wszystkie Wasze pytania. Jeżeli tych pytań będzie więcej, no to, no to być może nagram jakiś filmik, żeby Wam odpowiedzieć na te pytania. Z chęcią też wysłucham, jakby Waszych propozycji, o czym Wy byście chcieli porozmawiać na, na kolejnych webinarach. I jeżeli macie jakieś pytania, których nie chcecie publicznie poruszać, no to śmiało piszcie do mnie maila. Mój mail jest podany teraz na ekranie: marcin.kamińskim.małpatoponaj.pl. Postaram się Wam odpisać w wolnej chwili i możliwie jak najlepiej doradzić. I trzecia rzecz, czyli grupa SEO Samodzielni, to jest taka grupa na Facebooku, którą niedawno założyliśmy, i właśnie tam chcielibyśmy kierować osoby, które mają jakiekolwiek pytania odnośnie pozycjonowania, a wtedy nie tylko ja, ale też i specjaliści Stop Online i kilka pewnie osób innych będzie się tam z chęcią, udziela z chęcią udzielało i, i podpowiadało, jak można samodzielnie. Wypozycjonować swój sklep, no bo tak jak grupa się nazywa SEO samodzielni, nie, nie jest to przypadek, bo, bo po prostu SEO jest proste i można do pewnego momentu wypozycjonować swoją stronę czy swój sklep samodzielnie. Także z mojej strony to tyle. Ja sobie zerknę teraz na pytanka. Tutaj przekazuję mikrofon do Ady na sekundkę. Ja sobie zerknę na pytanka, jakie zadawaliście. Tak super. Wow. Dzięki Marcin Wielkie za tę potężną dawkę wiedzy i podzielenie się takim mięsem. Jestem pewna, że wszyscy wyciągnęli z tej prezentacji mnóstwo inspiracji. Tak, no pojawiło się um, trochę pytań. Dobra, już mogę odpowiedzieć na pierwsze pytanie, Jasne. czyli Adam, Adam zadaje pytanie. Um, że wszystko pięknie, ale pyta o linkowanie wewnętrzne. Są linki zaindeksowane, ale nie są widoczne w drzewie kategorii. Jak zrobić poprawnie linkowanie wewnętrzne, aby Google brał pod uwagę takie kategorie? No to mamy dwa, dwie metody, i w sumie obie są dobre, i, i w sumie fajnie jest robić linkowanie wewnętrzne, ale jeżeli to nie jest możliwe, to wystarczy dodać taki adres URL do sitemapy. Jeżeli dodamy taki adres URL do sitemapy, Google powinna zaindeksować w ciągu kilku, kilkunastu dni naszą nową podstronę, na przykład taką właśnie ukrytą kategorię i ona powinna być widoczna. Niemniej jednak jest jeszcze jeden sposób, nie poruszałem go dzisiaj, bo nie było to tematem w sumie, ale słusznie Adam zauważył, że linkowanie wewnętrzne trochę podchodzi pod to, więc na tym sklepie z old skarpetki.shoplo.com jak sobie zjedziecie w dostopki, tam zobaczycie coś takiego jak leksykon skarpetkowy czy coś w ten deseń. I to jest taki nasz sposób na, na linkowanie wewnętrzne. Zrobienie jakby, oczywiście w ten leksykon nikt prawie nie wchodzi. Jest to zrobione pod wyszukiwarki i zachęcam do tego, żebyście się z nim zapoznali. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę omówić linkowanie wewnętrzne w, nie wiem, w następnym razem tak dokładniej, ale w tym momencie ten leksykon można sobie tam gdzieś obczaić na... na na sklepie, i, i obczaić, jak jest zrobione linkowanie wewnętrzne na sklepie ze skarpetkami. To w sumie nie wiem, Adam, czy Cię satysfakcjonuje ta odpowiedź, czy nie? Aha, jeszcze jedna rzecz, bo na, naszej, na naszym blogu odnośnie tego linkowania wewnętrznego, na naszym blogu jest, jest taki cały dział SEO Samodzielni i to jest taki kurs właściwie. I tam też jest odnośnie, odnośnie linkowania wewnętrznego i odnośnie właśnie cały leksykon, jest opisany. Jak my za pomocą, wymyśliliśmy po prostu takie rozwiązanie, jak leksykon skarpetkowy, i wdrażaliśmy to nie tylko na tym sklepie, tylko na wielu innych. I bardzo dobrze się to sprawdzało. Google dużo szybciej trafiał na daną podstronę, uznawał ją za bardziej wartościową i tak dalej. Z tego co widzę, to Adam, dziękuję Ci za odpowiedź i tak na szybko mu przyszło po prostu do głowy, żeby wesprzeć linkowanie wewnętrzne, na przykład właśnie blogiem. Tak, jak najbardziej. Można, nawet wręcz powinno się robić tak, że jak piszemy artykuł, no to trzeba się podczas pisania artykułu zastanowić, czy czasami nie warto gdzieś tam w tej, w tej treści podlinkować jakiegoś innego artykułu, produktu, czy właśnie może kategorii. Jeszcze tutaj Irek dopytał po odpowiedzi, którą udzieliłem, pytu, py, zapytuje o linkowanie zewnętrzne. No to, to już byśmy musieli tu podejść trochę pod link building. Nie chciałbym się na ten temat mocno wypowiadać. Mogę powiedzieć tylko tyle, że na skarpetkach. Głównie skupialiśmy się na on-site, na metodach on-site, i praktycznie w ogóle nie linkowaliśmy. Ogólnie, ja akurat jestem mocno gdzieś tam sceptycznie nastawiony do kupowania linków. Nigdy tego nie robiłem. Jak już to robimy, swoje zaplecze, powiem wam tylko w bardzo wielkim skrócie, dlaczego. Bo jeżeli kupujecie zaplecze w sensie, kupujecie linki to nie macie nad nimi totalnie kontroli, czyli jeżeli ktoś Wam zaoferuje 100, wykupienie 100 linków, kupujecie te linki i nie macie nad tym żadnej kontroli czyli jeżeli Google się upomni o, o to skąd jest ten link i że jest na przykład ze strony spamerskiej, albo podejrzanej, albo jakiejś zakazanej, żeby nie mówić innych słów, no to Możecie mieć z tego tytułu problem i nie znajdziecie właściciela tej strony, nie, nie usuniecie tego linku. W związku z tym, jakby wasza strona ucierpi. I powiem Wam, że e, większość klientów, którzy prędzej e, przed podjęciem z nami współpracy kupowali jakieś linki, to prędzej czy później to wychodziło i prędzej czy później ta widoczność sklepu spadała, prędzej czy później Google zwrócił na to uwagę, więc zależy oczywiście jak dużo tego było, tak, im więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że po roku czy po dwóch, przez rok czy przez dwa możecie się cieszyć jakby z jakąś lepszą widocznością, ale później może być problem. Linkowanie najlepiej robić w sposób naturalny, czyli jeżeli będziecie dbać o swój serwis, to to, to po pierwsze Google będzie na Was zwracał uwagę, w sensie na, na Wasz serwis. Po drugie, inni ludzie, inni użytkownicy Waszego serwisu będą też polecać Wasz content, czyli robienie dobrego kontentu powoduje, że ludzie dzielą się tym kontentem i robią nam e, najlepszy możliwy link building, a czasami też e, na przykład linkują do naszej, do naszej strony, nam też się czasami tak zdarza, że ktoś linkuje do naszej strony, e, ponieważ... E, Wypisaliśmy na przykład jakieś ciekawe statystyki. I on pisze swój artykuł, ale linkuje do źródła. Więc zachęcam po prostu do publikowania dobrego kontentu, skupienia się na własnej stronie internetowej przede wszystkim, a dopiero później ewentualnie można się zastanowić nad link buildingiem, ale to trzeba zrobić. Yy. Mądrze, ja nie krytykuję link buildingu. Akurat od link buildingu mamy tutaj specjalistę Zbyszka, więc jak ktoś by chciał mu zadać kilka pytań, to na SEO samodzielnych jak najbardziej na tej grupie możemy mu zadać pytania, z chęcią odpowiem, bo to jest nasz specjalista od link buildingu i on za to u nas w firmie odpowiada. Ok, super. Uh... Powiedzmy jeszcze, bo tutaj jeszcze do takie pytania ciekawe, jakim narzędziem można sprawdzać popularność słów kluczowych do poszczególnych stron? Pojawiły się też tutaj propozycje od innych osób, a jakie Wy polecacie? No, my używamy KW Findera, okay. ale na przykład do wyszukania naprawdę daleko nie trzeba szukać yy, słów kluczowych, nawet jakichś tam pomysłów, bo wystarczy, że przykładowo zaczniecie wpisywać w Google skarpetki, i Google wam sam podpowie, jakie bardzo często wyszukiwane są frazy, więc nawet nawet w ciemno można można. W takie frazy uderzać, bo wiemy, że one są bardzo popularne. Jeżeli wpisujemy, zaczynamy wpisywać skarpetki, a Google nam podpowiada kolorowe skarpetki, no to wiemy, że to jest też bardzo wartościowa fraza. Niemniej jednak, do ilości my, my używamy kawu Finder'a. Jeszcze tutaj przeczytam sobie kilka kolejnych pytań, zaraz może na jakieś odpowiem. Okej, okay, to ja w międzyczasie a, tutaj powiem tutaj o nasz. Ale Arek tutaj pyta, czyli te ukryte kategorie są na sklepie czy ich nie ma? No oczywiście, że są. Jak najbardziej są. Tylko po prostu najzwyczajniej w świecie nie dodajemy ich do menu górnego, do tego menu głównego. Do nawigacji ich nie dodajemy, tylko tworzymy sobie takie kategorie. Nie dodajemy ich do menu górnego, tylko za pomocą na przykład sitemapy czy linkowania wewnętrznego. Możemy do nich, możemy skierować Google, roboty Google do tej kategorii, którą stworzyliśmy, czyli do tej ukrytej kategorii. Przykład takiej kategorii możesz zobaczyć, na przykład wpisując w Google asymetryczne skarpetki. I jeden z pierwszych wyników to na pewno jest na pewno jest skarpetki sklep.pl, więc trafisz jakby na podstronę sklepu ze skarpetkami. Oczywiście tak jak mówię, on teraz jest w trakcie przenoszenia. Akurat właśnie w tym momencie trafiliśmy z webinarem, że jest w trakcie przenoszenia, więc on jeszcze nie wygląda tak, tak, jak ma ostatecznie wyglądać pewnie, bo tam właściciel walczy z tym. Niemniej jednak możesz sobie obczaić, że ta kategoria jest faktycznie na tym sklepie internetowym. I jeżeli ktoś, jeszcze tutaj kontynuacja tego pytania jest, nie zauważyłem, jak ktoś wejdzie w link, przeniesie go do konkretnej kategorii w sklepie, czy po prostu do sklepu? No właśnie, do konkretnej kategorii. Dzięki temu to rozwiązanie też wpływa na wysoką użyteczność naszej oferty, na, na odwiedzających. Tak, tutaj. No myślę, że Arkowi już tutaj wytłumaczyłem wszystko. Jak nie, no to Arek jakby śmiało pisz do nas na, na tej grupie SEO samodzielnie lub na maila, to to jak najbardziej będę może ci w stanie wytłumaczyć to. Te kilka zagadnień jeszcze, żebyś to na pewno dobrze zrozumiał, żebyś nie, nie zrobił tutaj żadnego błędu. Jak ukryć te kategorie pyta Darek? Robot je znajduje po normalnym linkowaniu? Czy są to podstrony z niczym niepołączone? No, tak jak powiedziałem, tutaj to, to jest w sumie kolejne takie pytanie dotyczące tego, co już powiedziałem, czyli że można to zrobić za pomocą sitemapy, można to zrobić za pomocą linkowania wewnętrznego. Najlepiej y, zrobić to za pomocą tych obu metod. Y, a jak ukryć te kategorie, to już uzależniamy od platformy, naszej platformy, na możliwości, jakie mamy w platformie. Y, w, na przykład. Te sklepa akurat stały na shoplo, no to w shoplo wystarczyło, że w menu górnym po prostu nie dodaliśmy tej kategorii. Zrobiliśmy sobie kategorię typu, nie wiem, ukryte albo coś takiego, taką kategorię główną. Te wszystkie kategorie dodatkowe były kategoriami, pod kategoriami kategorii, głównej kategorii, która się nazywała na przykład ukryte albo leksykon albo coś takiego. No i te, tej głównej kategorii po prostu nigdzie nie pokazywaliśmy na sklepie. kolejna pytanka czy tam. Okej, okay, ja tylko przypominam o tej ankiecie, którą teraz Wam wyświetliłam, żebyście napisali nam, czy podobał Wam się nasz webinar i jakie tak naprawdę powinniśmy poruszyć tematy na następnym spotkaniu. No więc chętnie się dowiemy, co Was ciekawi. Tutaj bardzo ważne pytanie zadał Adam, odpowiem w sumie na to, na to drugie głównie. Czyli pytanie: produkt ma główną kategorię. Do ukrytych kategorii nie przypisujemy żadnych produktów? No nie, właśnie przypisujemy i robimy po prostu normalną kategorię, tak jak na sklepie, tylko i wyłącznie po prostu jej nie dodajemy w menu górnym. Tym się to różni. Więc jak najbardziej dodajemy produkty i to dodajemy ich jak najwięcej. Wszystkie, które pasują do danej kategorii, czyli jeżeli ma, kategoria ma nazwę, kolorowe skarpetki w czerwone kropki, no to wykorzystujemy absolutnie wszystkie możliwe produkty, które mamy na swoim sklepie internetowym, które są w czerwone kropki i je dodajemy do tej kategorii. Dzięki temu, jak ktoś wejdzie to na, na, na tą kategorię, no to otrzymuje dokładnie to, czego szuka, czyli zwiększamy użyteczność, a przy okazji pojawiamy się w wynikach wyszukiwania na tą dodatkową frazę. Dlaczego tutaj Tomasz pyta, dlaczego jest link skarpetki.pl łamane na kategoria y, slash asymetryczne myślnik skarpetki? Czyli dlaczego ogólnie jest w u, adresie URL y, kategoria, słowo kategoria, a nie bezpośrednio asymetryczne skarpetki? Ano dlatego, że po prostu platforma y, nie mogliśmy tego zmienić. Nawet y, no, wykorzystywaliśmy platformę typu SAS, y, nie mieliśmy nad niej y, tak dużej kontroli, żeby. Usunąć y, słowo y, kategoria, ale jak najbardziej y, w dobrym kierunku idziesz i ja bym też tak zrobił, że gdybym tylko mógł, to bym usunął z, y, z adresu URL słowo kategoria i zostawiłbym po prostu nazwę kategorii, czyli skarpetkipl i nazwa kategorii. Y, I to taka, która zawiera w y, tą frazę y, słowo kluczowe. Tutaj też jest taki temat. Aha, to, to było pytanie od Tomasza, i w sumie nie powiedziałem od kogo, więc dzięki Tomasz za pytanie. Jeszcze tutaj Adam dopytywał o, o, o pewną rzecz, o dotyczącą WooCommerce na przykład. Tutaj widzę też, że, że Michalina też chyba dopytywała o, o WooCommerce. Oczywiście. Te rozwiązania, które wam podałem, ja nie mówię, że można je zrobić wszystkie na każdej platformie. No na jednej będzie można zrobić to od razu. Myślę, że z ukrytymi kategoriami można to zrobić na każdej platformie praktycznie. Po prostu, bo, bo mamy, jeżeli mamy możliwość zarządzania menu górnym, czyli nawigacją główną na sklepie internetowym, no to na pewno można to zrobić samodzielnie. Jeżeli natomiast z jakiejś przyczyny nie ma takiego czegoś, czyli jakiś szablon, na przykład tego nie umożliwia, no to Niestety, ale czasami trzeba się zgłosić do jakiegoś programisty, do naszego opiekuna na platformie, czy coś ten deseń ale warto wydać te czasami, nie wiem, stówkę dwie na, na zrobienie czegoś unikalnego. O tym też mówiłem właśnie, żeby zachęcałem do tego, żeby urozmaicać swoją stronę, czyli żeby właśnie zadbać o to, żeby ona nie była taka szablonowa. Nawet czasami jak to się wiąże z jakimś drobnym wydatkiem, no to naprawdę ba, bardzo warto to zrobić, bo, no bo nie tylko Google na to patrzy, ale też użytkownicy na to patrzą. Jeżeli jest strona taka typowo szablonowa, no to. Mm, i, I nikt jej nie urozmaica, no to też Google na nią jakby nie zwraca uwagę, że ma, ma jakiś tam dodatkowy content, tak? Jeszcze poszukam jakiegoś pytanka. No też było takie ciekawe, jak wygląda sytuacja na e-commerce z okrytymi kategoriami. No to właśnie teraz powiedziałem, że nie wiem jak to wygląda, bo to zależy od szablonu. Mhm. Jeżeli szablon uwzględnia możliwość modyfikacji na głównego menu, czyli nawigacji głównej na sklepie internetowym, okay. no to na pewno można to ręcznie jakby zrobić, bo, bo myk polega na tym, żebyście zrozumieli dwie rzeczy. Tworzymy dodatkową kategorię, optymalizujemy ją i nie dodajemy jej do menu górnego. Oczywiście sugeruję, żeby nie robić 200 kategorii na raz, po, po raz kolejny to powtarzam, tylko do tego, żeby na przykład sobie zrobić 10, zobaczyć jak to działa, po dwóch, trzech tygodniach zobaczyć, czy to zostało zaindeksowane, jeżeli tak, no to na jakiej pozycji jest i żeby, żeby dać troszkę miesiąc, dwa na to, żeby Google jakby podbił tą, tą stronę, Zobaczy, zobaczycie tak naprawdę taki prawdziwy efekt za... za miesiąc, dwa, trzy i tak dalej. Oczywiście jeżeli na przykład kategoria nie trafia do top 10, no to też się nie ma czym przejmować, trzeba po prostu najzwyczajniej w świecie popracować nad daną podstroną. To nie chodzi o to, żeby kupować do niej setki linków od razu, tylko właśnie, żeby popracować nad tą podstroną, urozmaicić ją. Ok, super, dzięki. Dominik pyta, czy mierzyliśmy skuteczność opisów alt w obrazkach? No, jeżeli chodzi o obrazki, no to ja tutaj w sumie nie mierzyłem tego nie wiadomo jak. Zauważyłem pewne zależności i one są też ogólnodostępne. Te informacje są też ogólnodostępne. Na pewno w skarpetkach zrobiliśmy sobie mega przewagę w grafikach, bo zawsze byliśmy jako jednym, no jeden z pierwszych sklepów, który się pokazywał w grafikach, a wystarczyło zadbać o to, żeby nazwa pliku wgrywanego do. Naszego sklepu zawierała frazę kluczową, słowo kluczowe, czyli jeżeli my sprzedawaliśmy kolorowe skarpetki, wszystkie zdjęcia staraliśmy się nazywać kolorowe myślnik, skarpetki, myśnik nazwa myślnik produktu, tak? Albo na przykład wy czerwone myśnik, kropki, i tak dalej. Czyli nazwa, nazwa pliku też miała ogromne znaczenie, alt na pewno też miał znaczenie, no i sam obrazek też miał znaczenie, czy on był unikalny, czy nie był unikalny. Dlatego Warto, warto robić unikalne obrazki, chociażby, na przykład, jak ktoś ma sklep na dropshippingu, to wystarczy czasami zrobić lekką modyfikację tego obrazka, dokładając, retuszując go albo nakładając jakiś filtr albo jakiś pasek i tak dalej. On też będzie traktowany czasami jako unikalny obrazek. czy Kasia pyta czy są linki które warto zrobić no indeks no bardziej strony chyba które warto zrobić no indeks w sensie podstrony na naszym sklepie myślę że jeżeli nie wiem z jakiego Kasia narzędzi korzysta z jakiej platformy korzysta ale Przeważnie platformy mają już domyślnie ustawione w XT jakby blokady różne i tak dalej. Więc my tutaj raczej nigdy nie stosujemy noindex, jeżeli tego nie musimy robić. Raczej dodajemy pod strony niż je wyindeksowujemy. tak? Więc raczej tutaj noindex bym sugerował raczej się w to nie pchać, w szczególności jeżeli nie jesteśmy pewni. Tutaj Robert pyta, czy robiłem SEO dla cateringów. Pewnie mamy kilku klientów, jeżeli chodzi o cateringi i na pewno pamiętam nawet kilku. Niemniej jednak, jeżeli pytasz jakby w kontekście tych metod, to no to też jak najbardziej działa. Jeżeli cateringi na przykład są lokalnie, w szczególności jeżeli są lokalnie, no to nie ma tam czegoś takiego jak ukryte kategorie, ale ten przykład, który przytaczałem na przykład z holowaniem samochodu we Wrocławiu czy W Oławie, no to tutaj w tym przypadku cateringów też jak najbardziej zadziała. Tak samo na przykład niektóre firmy, firmy fotowoltaiczne działają, na przykład właśnie te, które my pozycjonujemy. Właśnie Robert odpisał, że robią tą stronę na miasta. No to świetnie. No to teraz można pomyśleć jeszcze, zrobić sobie dodatkowo research. Dodatkowych jakichś słów kluczowych, i pod to nie tylko pod miasta, ale też pomyśleć, czy na przykład pod jakieś wydarzenia i tak dalej. Przykładowo, jak piszecie sobie Black Friday skarpetki, już normalnie Black Friday, nie Black Friday, tylko Black Friday w skarpetki, no to też skarpetki będą w topie i też to jest fajny jakby w sumie teraz motyw do tego żeby to zrobić bo niedługo się zbliża Black Friday więc zachęcam do tego żeby zrobić na przykład jeżeli ktoś sprzedaje przykładowo nie wiem okulary no to niech sobie zrobi kategorię ukrytą Black Friday okulary bo dużo osób zaczyna to wpisywać, i, i myślę, że jeżeli teraz to zrobicie, no to już możliwe, że nigdy z tego top 10 nie wypadniecie. Jeżeli dobrze, to też zoptymalizujecie. Więc to nie będzie procentowało tylko w tym roku, ale bo myślę, że na niszowe frazy może wpaść jeszcze w ciągu tych dwóch tygodni, ale na, będzie procentowało też w, w kolejnych latach. Okej, okay. czy, czy jestem jeszcze jakieś pytania, które zostały wyłapałeś? Marek, Marek pyta, jakie narzędzia, jakiego narzędzia używamy do sprawdzania pozycji wyszukiwarka. Akurat tak się składa, że my mamy nasze narzędzie, które nam monitoruje 12 tysięcy fraz na polskim rynku dzień w dzień i, i mamy je dostosowane do, do naszego jakby panelu zarządzania całą firmą i, i klientami. Także raczej tutaj wykorzystujemy nasze narzędzie i nie mogę ci na chwilę obecną żadnego jakoś tam polecić, wiem, że jest coś takiego jakby pozycja bodajże i jest kilka innych kiedyś było pozycjoni, oni zmienili nazwę ale no ogólnie wolałbym jakby nie rekomendować żadnego bo nie korzystam na chwilę obecną z niczego innego tylko piszemy swoje oprogramowanie tutaj Kasia dopytuje o te wartościowe linki, czyli jak je pozyskiwać, no myślę, że to nie jest temat webinaru, ale odpowiem tak jak poprzednio odpowiedziałem, czyli naj, najbardziej wartościowe linki są wtedy, kiedy ktoś ciebie poleca, tak, czyli ktoś poleca twój dobry content, twój dobry produkt, twoją dobrą, fajnie zrobioną kategorię, albo stronę główną i tak dalej, to są najbardziej wartościowe linki, jakie można pozyskać, bo no bo osoba po prostu jeżeli, jeżeli do takiego czegoś dochodzi, to znaczy, że nie tylko jedna osoba to, to robi, tylko więcej osób zacznie to robić, tak? Bo cyklicznie będziesz pozyskiwała wtedy bardzo dużo najlepszej jakości linków w różnych, różnistych miejscach w internecie, w których nawet się nie spodziewa, że ktoś może cię podlinkować. No więc myślę, że to jest najlepszy sposób. Nie zachęcam do kupowania, ale no jeżeli ktoś uważa to za stosowne, to jak najbardziej, tylko niech robię po prostu to. Mądrze z głową nie zwrócił uwagę, że w szczególności na to, że nie jest właścicielem tej strony, na której kupuje link, więc niech bynajmniej spróbuje zadbać o to, żeby ten link tam był co najmniej rok, dwa, trzy. I no trzeba to gdzieś tam sobie zapisywać do jakiegoś Excelka czy coś takiego, gdzie się kupiło, jaki, mamy, jaki jest kontakt do, do tej osoby, od której kupiliśmy linki, czy coś w ten desy. No tak, tak sugeruję, jakoś tak kontrolować to bardziej. Bo większość tego nie kontroluje, kupuje po prostu jakąś paczkę linków, no i po roku czasu ma ogromny problem, albo po dwóch latach różnie to bywa. A Google nie przestał na to patrzeć. Wręcz jakby teraz wjeżdża nowy update, już chyba wjechał, tak, wjechał chyba i, i jest teraz rolowany, więc za. A update właśnie dotyczy bardziej spamerskich linków. Jeszcze, jeszcze bardzo ważną kwestią jest jakby samo podejście. Jeżeli. Jeżeli kupujesz, jeżeli opierasz widoczność swojego sklepu tylko i wyłącznie na linkach albo na Black, Black Hat SEO no to wiedz, że prędzej czy później jakby to się skończy, więc prędzej czy później będziesz miał problem. Jeżeli natomiast robisz w sposób naturalny wszystko, to może być może chociaż wcale z tego, co też pokazałem wam, nie wynika, że dłużej trzeba czekać na efekty, bo skarpetki sklep jakby bardzo szybko się wybił do topu i wiele innych stron, które pozycjonujemy się szybko potrafią wybić do topów. Więc jeżeli dbasz o swój serwis, to robisz to po prostu długofalowo i nie masz w ogóle co się wtedy martwić o jakieś up updatey Google i tak dalej. Więc jeżeli, no, najlepiej po prostu dbać o swój serwis internetowy, to czy to jest sklep, czy strona firmowa, czy cokolwiek. Akurat w sklepie internetowym jest bardzo duże pole do popisu. Bo można dodawać nowe produkty, można dodawać nowe kategorie. Jak można urozmaicać praktycznie nie wiem, po strony, na przykład z producentami. Nie, nie trzeba kopiować wszystkich grafik, można je robić samodzielnie, więc tak naprawdę, ile bym nie miał czasu, tyle bym mógł spędzić na, na, na robieniu fajnego jakiegoś sklepu internetowego. Więc w sumie tyle, tutaj koniec pytań, Ech, raczej jeszcze jakieś tam pytania widziałem, ale już się ominąłem i teraz nie wiem, na które odpowiedziałem, na które nie, więc może po prostu zakończymy, a ja sobie je przejrzę później i ewentualnie odpowiem czy tam Jasne. na LinkedInie, czy na jakimś innym mediach. Jasne, będziesz miał do nich dostęp, więc jak najbardziej. Super też, że wypełniliście naszą ankietę, już ją kończę, no to jeszcze Wam wyświetlę te dane do Marcina i ja też Wam wkleiłam, te wszystkie linki. Te linki też będą dostępne na YouTube pod filmem, ale Wy jako pierwsi dostaniecie link do nagrania, bo jesteście zapisani na ten webinar. A później będzie on dostępny dla wszystkich. Więc tak, no bardzo Ci dziękuję, Marcin. Super, super wiedza, mnóstwo inspiracji. Myślę, że dużo ludzi wyciągnęło coś dla siebie, dla swoich biznesów. Więc no, mam nadzieję, że spotkamy się też niebawem z Wami i z Tobą. Na jakimś kolejnym temacie opozycjonowanym. Ja również bardzo dziękuję wszystkim za cierpliwość, w szczególności, i mam nadzieję, że, że te ukryte kategorie, o których tutaj, które tak mocno wałkowałem na tym webinarze, się Wam przydadzą. Na pewno. Super. To dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki bardzo. Cześć.